Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj od razu sobie odpakujemy paczkę z pasikonika razem z Wilbusiem i Haki, która wchodzi w kamerzystę. Super, Haki. Super, tak? Ty też chciałaś być na nagraniu? Oczywiście, że tak. Wilber zrobił destrukcję tej paczki. Jest tu naprawdę coś wyjątkowego, ponieważ nowa kolekcja z Eskadrona Dynamic 2024. No otwieraj, panie, no przed chwilą otwierał, no. O, no. Dawaj, huczu. Tylko nie nogą. Patrz, no co za... Teraz już nie chcę. Tak, jesteś gotowa, widzowie? 3, 4. Tadam. O, wow. O kurde. Haki, zobacz. No i to się nazywałem nauszniki. Patrz, XX, full rozmiar, normalnie chociaż na twoje ucho. No dobra, będziemy mierzyć. Rozmiar full oczywiście. Haki. Mogę z nich. No i pierwszy raz tak w ogóle otwierałem paczkę ze mną. Tutaj mamy koszulkę, taką bluzkę. Long sleeve, jak to zwał, jak zwał. No i czapraczek. Czapraczek taki basic po prostu. Bawełniany. Haki, zobacz. Co ta ucieka? Wilbuś w szoku, hucha dmucha. A ja dziękuję oczywiście pasikonikowi za tą cudowną paczkę. I jeśli chcecie kupić tą kolekcję z Eskadrona, to pamiętajcie o moim kodzie. -10% zniżki z kodem WEWI w sklepie pasikonik. Warto, bo naprawdę na żywo mega wygląda ten kolor. No zresztą zobaczcie, ja mam taką fioletową jasną, a to jest taki fioletowy, taki dynamic. Mega fajnie się prezentuje. Dobra, za chwilkę zobaczycie Hakamadę w całym tym zestawie i zobaczymy. Patrzcie, jak tutaj Arek masuje Hakamadę, że Haki, Haki Wilbera. Ola tam czyści, Haki nogę daje, tak? O, jak super kot. No, o, patrz, bo ona specjalnie żebyś, o, jaka minka, o, ja. Ona jeszcze ciebie będzie. Jaka matata. Ale dobre. Komicznie musi wyglądać. Tak, dokładnie. Ona jeszcze Wilbera tam smyra, także wy ją smyracie, no Wilbera. No, ona specjalnie tą nogę, żebyś, no, wiesz, tam im głębiej, tym lepiej, bo tam no, gryzą tak. Muchy, nie? Dokładnie, o, tak. patrz, i już minka, no. O, jak, o, tak dobrze chodzi, super, no. Jakie minki. To jest otwieranie czapraka, unboxing. Nie no, powiem wam, że jakość materiału to jest top. Zresztą zobaczcie, jak prezentuje się na mnie ta koszulka z długim rękawem. Pięknie. Ale... Kocham wszystko wąchać, kocham. Jeszcze siodło twoje koniakowe. Po prostu nikt nie będzie miał takiego kombo, nie? Super. No super jesteś. Czoło drapie. Nie no, huczuły, bierzcie mnie po prostu. Ja muszę nagrać osobny film, kochani. Życie z huczułem. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie taki film. Życie z huczułem, po prostu. Jakieś randomowe sytuacje życia z huczułem, oto z tym huczułem pięknym, srokatym nagram i wam pokażę, bo jest naprawdę komedia. Jest komedia, prześmiesznie. Haki, dzisiaj jesteś, będziesz sport kobyłą, co? Koniu. Ostatnio ludzie w komentarzu pisali, że byłaś sport na tych skokach, to dzisiaj będziesz tym bardziej sport. W nowej kolekcji jeszcze. Także Haki, naprawdę czuj się wyjątkowa. I w ogóle temat na pierśnika, bo wszyscy się rzucili, że po co jej na pierśnik, przecież jej siodło dopasowane jest w ogóle bla 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 itp. itd. Ale słuchajcie, ostatni film z moim bratem, ja założyłam ten na pierśnik, bo ja go testowałam i chciałam zobaczyć, czy będzie po prostu pasował na Hakamadę i stwierdziłam, że już kurde, jak jest założony, to niech będzie, no i jakby nic się nie stało. A zakładam jej na pierśnik na skoki, bo wiadomo jest to, że koń się wybija, to idzie mocno w górę, nie? Więc to siodło, chcąc czy nie chcąc, leci w tył. I żeby potem nagle w przód się znowu nie przesunęło przy lądowaniu, żeby to siodło nie latało, to kupiłam na pierśnik, nie? Więc Haki ma na pierśnik, którego ogólnie nie potrzebuję, ale na skoki zakładam, nie? Więc jakby
kurde, no chyba raczej każdy, kto jeździ zawody skokowe, każdy koń ma napierśnik. No nie widziałam konia, który skacze bez napierśnika. Więc sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Kurde, ale ona teraz pięknie wygląda. No. Jest mikrofon złączony. Haki, chodź tutaj. Pięknie wyglądasz, chodź. Zobacz, pan ośle. Co ci taka, co taka przerażona, co takie oko? No, aha, piesek, dobrze. Poczekaj, no zakładam ci koniu. Poczekaj chwilkę. Nie stresuj się, no bo to są tylko nauszniki. Twoje ulubione, przynajmniej muchy ci nie będą gryźć. Nie, no haki, normalnie sport horse. O, dziękuję. Super. Super koń. Super. Teraz ta strona. No i pokaż, czy to dobre jest. Dobrze, czy za wysoko? Mnie cały czas zastanawia, że to jest za wysoko trochę, no ale... Dam ci trochę niżej, w razie W. Oto mój sportowy koń. Hakamada L. Po ogierze Phantom D. Abdullah skokowym w Niemczech stacjonuje. Tam po 1,20 m skacze. Proszę bardzo, oto jego córka, która wcale nie jest słynna w skokach, ale jest za to mega kochanym koniem i przepięknie wygląda. Dajcie znać w komentarzu, czy podoba wam się taki fiolet na hakamadzie. Haki, chodź się tu popatrz, co tam widzisz. Coś widzi. Haki, czekaj, no bo ja chciałam tutaj do kamery tak trochę. Halo, dobra. Koń, słup. W takim razie idziemy sobie na pastwisko nasze i tam sobie coś poskaczemy. Słońce nie świeci, więc ten napierśnik trochę tak jakby się w nią wtopił centralnie, że on nie jest taki jasny, koniakowy. No ale mówię, no graniczyło z cudem, żeby jakikolwiek taki jasny, brązowy napierśnik znaleźć. No nie było nigdzie. Więc cieszmy się z tego, co mamy, nie Haki? No super. Pamiętajcie o moim kodzie w pasikoniku. Pasikoniku. Haki, pasikoniku. O. Dobrze, już, już, ja wiem, bo ty jesteś królewna Śnieżka. Idziemy na pastwisko. Wilbuś idzie z nami oczywiście, żeby Haki się nie stresowała. I Wilbuś, no pięknie wyglądasz. Jeszcze ochraniaczy brakuje takich fioletowych. Ale to najwyżej dokupimy, co? Dokupimy ci jeszcze ochraniacze, bo pięknie w tym wyglądasz, no. Super, już sobie tego warkocza rozwaliła. Super, wiedziałam, że tak będzie. Standard. I co, Haki, jak się czujesz? Super wyglądasz. Ten napierśnik top, także dzisiaj pierwszy test napierśnika tego nowego, czy zda egzamin, no jakoś nie musi być, wiadomo, mega, bo jakby, no mówię, haka ma dopasowane siodło, więc tu wszystko pięknie gra, ale w razie W, kurczę, jest napierśnik, nie? Więc sobie na razie hakamadę, o, rozstępujemy, o, hakamada widząca przeszkodę, ale jeszcze nie rozgrzana. Tak, super, dobrze. Także bardzo dobrze wie, że jej nie skaczemy i na luźnych wodzach przechodzi. Najlepszy będzie moment, jak już ona będzie wiedzieć, że skaczemy przez tą przeszkodę. To wtedy jej się załącza tryb sportowca i bardzo, bardzo chętnie wtedy idzie na te przeszkody. Dobry, super, bardzo ładnie. Okej. Okay. Super. Dobry, super! Dobry, super! Tak jest! Super koń! O, panie! Ale wyratowała! Super, super koń! Ale wyratowała mnie, jeny! Byśmy spadły, bo przecież ona nie miała w ogóle wymierzone! Ale super, super! To jest tak zwany koń ratownik. A wyobraź sobie, jak konie skaczą te krosowe przeszkody, takie wysokie jak haki, które w ogóle się nie ruszają. One nie spadają, czyli jak koń wpadnie w nią, to jest koniec, karetka, nie? Także ja podziwiam ludzi, które jak ktoś mnie ogląda i jeździ w UKKW, to szacun wielki. Totalny szacun. Ja bym się nie odważyła takich wysokich, nie? Bo mi po prostu aż... Je, no ja mam ciarki, nie? Haki. Super, bardzo ładnie. Super koń. Nie no, uwielbiam kobyłę. Będzie skusa. Ale zarąbiście. Dobrze.
Dobrze! Super koń! No możemy rekord, znaczy rekord. Rekord ze mną, bo ja wyżej na hakowadzie nigdy nie skakałam, nie? Ale powiedz, Arek, ile to jest z metr? Bo to ogólnie co 5 cm masz te oczka, nie? Więc można policzyć. Także możecie zadanie policzyć, ile jest tych. Ile jest oczek Olciaka? Dawaj, policzysz, pomożesz mi policzyć. 5 cm to jedno oczko. 5 cm jedno oczko, to uwaga, liczymy. No. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17. Czyli 17 razy 5. Ile to jest w matmach? No, wynik będzie na pewno odpowiedni. Ej, 7, czyli to jest ponad, 90 to jest w sumie, tak wychodzi. Tak będzie. Coś tak. Takiego, bo 20 musiałoby być, nie? Tak. Dobra. Dobrze! Jest! Udało się! Nie no! Super koń! Brawo! Jest! Ja się tak cieszę. To technicznie było tragicznie, ale ja się cieszę, że w ogóle ona to skoczyła. Tak naprawdę wow! Wow! Ja się mega cieszę i że ja nie spadłam. To jest jakieś... To jest... gratulacje! Brawo! Dobrze. Aż mam, powiem ci, Jarek, mam cały czas chęć taką pojechać dziś na jakiś trening skokowy z hakawaną, żeby po prostu tak sobie się nauczyć tej techniki, nie? Bo ja stricte profesjonalnie nie potrafię, nie umiem skakać i to widać. I ja się do tego przyznaję, bo kurde, bez sensu okłamywać, że jakieś nie wiadomo co ja potrafię na koniu. Ale skoki zawsze mnie jarały, a zawsze się gdzieś tam bałam i nie miałam konia takiego, wiesz, do skoków. A teraz hakamada, kurde, 6 lat skończyła, to ona po prostu tak idzie na tą przeszkodę, że jestem w szoku, nie? Super. No, super. To teraz co? Ola wsiada i Ola będzie miała wyzwania na hakamadzie. No haki, no przecudownie, eskadron ten. Jak, masz czemiona? Poczekaj, bo to się tak, o. No masz, dobrze. Będziesz robić wyzwania, to w sumie wiesz. Niepotrzebne ci jakieś czemiona dopasowane, bo teraz robimy wyzwania. Więc tak, ja sobie prowadzę hakamadę. Tutaj Arek, tato będzie nagrywał, proszę. Dobra, dzięki. A ja będę robić ci zadania. Jesteś gotowa? Okej, okay. Dobra. To pierwsze takie łatwe zadanie. Puść ręce i tak na boki daj. Dobra, no łatwe. Okej, okay. To jest pierwszy level. A teraz drugi level. Tak, ręce i teraz idziemy z tempem. Dasz radę? Dobra. Super. Okej, okay. No patrz, no profesjonalistka, kurczę. Bardzo ładnie. No, ale wiesz, tutaj trochę nierówno jest, więc trzeba mieć równowagę. Dobrą, super. I tą przełóż w tą stronę, jakbyś chciała usiąść na krześle. Dobrze, no patrzcie, super. Trzymaj się. Tak jest. Teraz tą nogę musisz przełożyć tam za zad, żeby tyłem się odwrócić. No. Jak w reklamie On Spice'a, my. No, super. I teraz tu się trzymaj, siodełka. Super. I jak tyłem się siedzi? Fajnie. Chciałabyś stępem się przejać tyłem? Tak. Okej. Okay. Trzymasz się? Tak. Dobra. Uwaga. Super. Ale dziwnie, co? Gdzie ten koń ma głowę? Powiedz ty mi. Co to tam macha takiego? To chyba z złej strony usiadłaś, co? Okej. Okay. Dobra. To zatrzymujemy się. I teraz w tamtą stronę musisz się przekręcić. Tą nóżkę daj tam. Super. No. I teraz tą nóżkę daj tu. No i super. I zrobiłaś młynek. Bardzo ładnie. No kurde. Super. Że ty jesteś nieustraszona. Także zaproponuję ci, żebyś stanęła w siodle. Co ty na to? Nie. Dasz radę stanąć? Pomożemy ci. Ja ci pomogę. No próbuj. Wyjmij sobie nóżki. Na kolanka sobie tutaj stanij kolankami, na siodło najpierw. To już będziesz miała zaliczone też. To już zaliczam. No. No i podnieś się, podnieś się. Jakbyś chciała... Super, no patrzcie, no super. No bardzo ładnie. No i co? Dałaś radę, no kurde. Super. Ja cię trzymam. Tutaj, tutaj. No. No. I do góry.
Dawaj, super! Brawo! Super! Nie no! To ty jesteś akrobatka, gimnastyczka, super, brawo! Piątka. Szacun. Bardzo fajnie. To już jest hardcore. Dobra. Teraz tu zakręcamy na przeszkodę. Zakręcamy na przeszkodę. Zakręcamy na przeszkodę. Super. No patrzcie. Ona sama prowadzi konia. Petarda. Po takich skokach, co Hakamada zapodała, teraz proszę bardzo, zmieniła się w aniołka od razu, nie? Hakamada 6 lat. Dobrze. No i co? Fajna zabawa, nie? Jak na roller coasterze troszkę. Ronika to tak nie potrafi. Ha, no. Powiem ci, że to jest challenge. To trzeba mieć zaufanie z koniem już. Bardzo duże zaufanie. I trzeba umieć prowadzić konia dosiadem. Bez głosu, bez żadnych właśnie widocznych takich sygnałów. I to jest piękne. Słuchaj, Ola, mam dla ciebie ostatnie wyzwanie, żeby zsiąść z konia. To co ty na to, żeby zjechać zadem? To jest bardzo fajny fan. Dobra. No, teraz tak. Musisz usiąść tyłem jak wcześniej. Usiąść tyłem, siodełko. Dobra. No, jakiś retramy, to ona się nawet nie przejmuje. No, z powrotem. Dobra, teraz musisz tutaj siąść. Siaraj. Dawaj, z siodełka. Dobra. No. I chodź, chodź, chodź. I jak? Fajnie? Dobry, Haki, jesteś kochana naprawdę. Ale ty... Haki, co ty? Dawaj, Benek! I żeby nie było, jakby... O, patrzcie, patrzcie. Wyszło szydło z worka. I to jest ten spokojny koń. Co wy lato? No nie, prawdopodobnie. 50 twarzy jakby Hakamady, nie? Żegnamy się w dzisiejszym odcinku. Ola oczywiście na Wilbusiu się z wami żegna, nie? I Burek. Jesteś kochany, naprawdę też jesteś kochany. Hakamada sobie troszkę pobiegała, tak? Nie wiadomo z jakiej przyczyny, dupku. Poczuła wolność po prostu na tych trawach metrowych. Ona zawsze tak ma. Taka, ojejku, buta, to robi koń. O, i Wilburek. Właśnie, Wilber jest kochany, bo Wilber zawsze wam rękę wyliże. Jak macie brudną, to przystawiacie i Wilburek, o, oferuje czyszczenie. Myjka. Tak. Ola, dobrze się bawiłaś? No o, właśnie, Hakamada się trafia, Wilbera, super. Super. Dobra, to żegnamy się, do zobaczenia w następnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę.